Cześć ciekawscy! W ostatnich miesiącach wiele dzieje się w życiu Barbary Kurdej-Szatan, ulubionej blondynki Polaków. W żaden sposób nie zaszkodziło jej w sprawach zawodowych i prywatnych to, co przytrafiło jej się w tamtym roku, a jej kariera wcale nie skończy się w kartonach. Pamiętacie, jak to było? Barbara nie zatrzymuje się mimo to ani na chwilę, a czas niedawnej kwarantanny wykorzystała jak mało kto. Niedługo czeka ją szczęśliwe rozwiązanie, a w międzyczasie powstają jej różne nowe projekty, w tym zespół muzyczny. I ponoć także ruszyły prace nad jej własną książką. O czym będzie pisać? Który prestiżowy magazyn nadał jej ważne wyróżnienie? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się tego wszystkiego, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Barbara Kurdej-Szatan niewątpliwie należy do grona najbardziej rozchwytywanych oraz lubianych polskich aktorek, prezenterek i celebrytek. Bijąca od niej sympatia i energia do działania sprawia, że ma ona ogromne grono sympatyków, o których nieustannie zresztą dba. Pamiętacie, jak w czerwcu zeszłego roku została zwolniona przez stację, dla której intensywnie pracowała przez 6 lat? Wówczas zastanawiano się, czy grozi jej poważny kryzys zawodowy. Sytuacja odbiła się szerokim echem w mediach, ponieważ był to szok i niespodziewana decyzja nawet dla samej Barbary, która dla TVP2 pracowała niezwykle intensywnie. Pojawiło się niemiłe zamieszanie pośród ludzi z branży oraz prasy. Sama aktorka nie ukrywała rozczarowania sposobu, w jaki dowiedziała się o zwolnieniu, ponieważ władze telewizji przekazały informacje poprzez telefon wykonany przez kolegę z produkcji. Zarząd telewizji miał podobno dojść do wniosku, że było jej za dużo i znudziła się widzom. Taką informację dostała rzekomo sama aktorka. Nieoficjalnie jednak mówiło się, że prawdziwym powodem zwolnienia miały być odmienne od władz telewizji poglądy aktorki. Wówczas spekulowano nawet, czy Barbara nie zniknie z telewizji. Sugerowano również, że to idealny czas na powiększenie rodziny. A ona zajęła się zarówno tą zawodową, jak i prywatną sferą życia doskonale. Swoją drogą sprawdźcie później nasz kanał dla ciekawskich shopping, gdzie czeka na Was odcinek z modą inspirowaną stylem Barbary Kurdej-Szatan. Aktualnie aktorka i prezenterka wraz z mężem muzykiem Rafałem Szatanem spodziewają się drugiego dziecka. Para ma już 8-letnią córkę Hanię. Choć Basia nigdy nie ukrywała, że pragnie drugiego potomka, jednak gdy plotki o ciąży pojawiły się w mediach, skutecznie je ucinała. Do czasu, aż zdecydowała się podzielić tą informacją. I tak 3 maja oficjalnie poinformowała, że oczekuje dzidziusia. Kilka dni temu ich rodzina powiększyła się też o czworonożnego przyjaciela, buldoga francuskiego, którego nazwali Betty. A już za niespełna 3 miesiące na świat przyjdzie maleństwo, prawdopodobnie chłopczyk, któremu para wybrała ponoć tradycyjne polskie imię. Kurdej-Szatan jest niezwykle aktywna na swoich mediach społecznościowych i dzieli się z fanami sporą ilością prywatnych momentów i przede wszystkim różnych zawodowych projektów i akcji charytatywnych. Bo jak się okazuje, rosnący ciążowy brzuszek nie jest powodem, aby ta 34-latka zwolniła tempo. Nawet epidemia koronawirusa i niedawna izolacja społeczna nie zatrzymała realizacji wielu jej artystycznych pomysłów. Fakt, Barbara praktycznie cały czas spędza z rodziną, to zdarza jej się spotkać z przyjaciółmi, także tymi z branży, ale przede wszystkim nieustannie udziela się w różnych projektach i tworzy kolejne. Na Instagramie, gdzie obserwuje ją 1 300 000 osób, dość często pojawiają się spontaniczne live, jak na przykład ten, gdy urządziła pogadankę ze swoimi sympatykami podczas prywatnej wizyty fryzjera w jej domu. Poza tym podczas kwarantanny powstał jej prawdziwie rodzinny projekt muzyczny pod nazwą Makusza. Wraz z Rafałem, swoją siostrą Kasią i jej mężem Piotrem tworzą utwory, łącząc klimat ludowy z nowoczesnością. Jak wyznała, podczas pandemii mieli dużo czasu na wenę, a jeden z teledysków, który można obejrzeć w sieci, nagrali własnymi telefonami. Oprócz tego zarówno solo, jak i z mężem brała udział w wielu projektach, na przykład śpiewając na facebookowym koncercie Disneyowskie hity podczas koncertu Stwórzmy Świat Przyjazny Dziecku Koncert Live Komitetu Ochrony Praw Dziecka, a w którym się udziela. A wraz z innymi znanymi twarzami telewizji, m.in. Anną Muchą, Anną Dereszowską i Anną Koroniewską, zaangażowała się w Instanocki, gdzie codziennie od marca 19 któryś z polskich celebrytów czyta dzieciom bajkę. Barbara pokazała, że świetnie radzi sobie bez TVP2 i The Voice of Poland i reszty programów ich ramówki. Fani M jak Miłość póki co nie mają się jednak o co martwić, ponieważ jej postać, choć z dużymi zmianami, nie zostanie usunięta z serialu. Cała jej działalność po raz kolejny została doceniona. Magazyn Forbes Women Polska uplasował ją w 10 marek osobistych polskich kobiet. Wcześniej, w 2018 roku, również znalazła się na tej liście jako jedna z najcenniejszych polskich gwiazd. Być może to właśnie tak ogromne powodzenie popchnęło Basię do stworzenia własnej książki. Jak się okazuje, prace nad nią już się rozpoczęły. To jednak nie ona będzie autorką tej publikacji, a jej wieloletnia przyjaciółka Magda. Na razie nie wiadomo nic o szczegółach, oprócz tego, że czytelnicy będą mogli dowiedzieć się sporo prywatnych sekretów. Basia w rozmowie z Jastrzą Post wyznała, że boi się tego, co powstanie, ponieważ Magda bardzo dużo o niej wie i zna ją w zasadzie od dziecka. Jesteście ciekawi, czego dowiedzą się fani aktorki? Co w ogóle myślicie o Barbarze Kurdej-Szatan? Lubicie ją? Śledzicie jej zawodowe poczynania? Koniecznie dajcie znać i nie zapomnijcie o subie naszego kanału, jeśli podobał się Wam ten film, podajcie go dalej. Do usłyszenia, cześć!